Sebastian Grębka, witam i zapraszam na informacje. 8 dzień marca jest dniem wyjątkowym i specyficznym, ponieważ to właśnie w tym dniu swoje święto obchodzą wszystkie kobiety. Sprawdziliśmy, czy panowie pamiętają o święcie płci przeciwnej oraz jak i czym zamierzają obdarować kobiety w swoim najbliższym gronie. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, 8 marca. W 2010 roku święto zostało utworzone na rzecz obrony praw kobiet. Jak najbardziej trzeba otoczyć najbliższe osoby, najbliższe kobiety niezwykłą troską. Goździk symbolizuje ogólnie Dzień Kobiet, ponieważ były to pierwsze kwiatki, które ludzie w latach 80., 90. dawali swoim kobietom, ponieważ na rzecz Dnia Kobiet. Podarować najdroższej kobiecie, tak jak na przykład ja żonie, kwiatki. Kwiatki, wyręczać ją w takich pomocnych sprawach. No i tyle. Co roku były goździki, w tym roku tulipany, żeby było inaczej. A co o święcie myślą same panie? Dzień Kobiet. Dzień najpiękniejsze święto w roku. To raz w roku jest. I kobietom się należy coś w tym dniu. Przynajmniej kwiatek. Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Ludzie kupują kwiaty dla swoich żon, matek. Kiedyś na pewno goździki były, a teraz tulipany. Niektórzy tak, niektórzy nie. Ale zdarza się, że większość pamięta. I przede wszystkim jest nam bardzo miło i dziękujemy za pamięć. Również i my, jako redakcja Telewizji Twoja, postanowiliśmy obdarować kilkudziesięcioma kwiatami wszystkie napotkane w Wałbrzyskim Rynku Panie.
tym pięknym paniom, które nie zdołaliśmy obdarować kwiatami i drobnym upominkiem, życzymy wszystkiego najlepszego w tym jedynym i niepowtarzalnym dniu w roku. Panie, panie i panowie, bardzo serdecznie państwa witam w naszej siedzibie RWS Śródmieście na spotkaniu z okazji święta. O którym chyba nie muszę mówić, wszyscy wiemy, że dzisiaj jest Dzień Kobiet, święto wszystkich pań, dużych, małych. I w tym dniu, jako przedstawiciel płci tej drugiej, nie tej pięknej, chciałbym wszystkim pięknym paniom złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby nie tylko w tym dniu, ale cały czas panowie myli naczynia, wynosili śmieci, trzepali dywany, żeby nie tylko dzisiaj, tylko żeby cały czas ci panowie po prostu dla pań byli mili. Mili państwo, pozwólcie, że mam tutaj jedną symboliczną różę. Ta róża jest jak kobieta. Jest piękna, ale ma też kolce. Ale też jak każda kobieta jest bardzo delikatna i trzeba o nią dbać. Życzę paniom, żeby dbały o was dzieci, wnukowie, prawnukowie, no i panowie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, mili państwo, i pozwólcie, że tą uroczystą, symboliczną różę złożę na ręce pani Zdzisławy, bo ona też jest jak ta róża, jak z wierzchu. Elegancka, ale ma kolce. Marca odbywał się najczęściej w zakładzie pracy. Wtedy otrzymywałyśmy kwiatek, jakiś symboliczny prezent w postaci talonów, na przykład na porcelanę czy na kryształy, no nie wiem. No, po prostu był to najzwyklejszy dzień. Nie było szumnych i hucznych obchodów. Ja przynajmniej takich nie pamiętam, albo w takich nie brałam udziału. Kiedyś Dzień Kobiet był obchodzony bardzo uroczyście. Jeszcze jak byłam małą dziewczynką, tata przychodził z kwiatami. Przeważnie to były piękne gościki. Mama uśmiechnięta była, jak już dorosłam. Byłam młodą dziewczyną, dostawałam kwiaty od swojego chłopaka. Dużo chłopców, młodych chłopców i tych dojrzałych chłopców i dziadkowie, wszyscy chodzili z kwiatami. Kwiaciarnie były oblegane, były kolejki. Natomiast jak już zaczęłam pracować, to Dzień Kobiet był bardzo uroczysty, bo każdy kolega, kierownik wręczał kwiaty. Bywało tak, że miałam całe naręcze kwiatów. Kiedyś w zakładach to było wielkie święto. Panie robiły ciasta, piekły, przynosiły zakąski. Panowie oczywiście się bawili i przychodzili z jednym tulipanem albo przynosili koździk. To był taki standardowy nasz kwiatek. Natomiast w domach również tatusiowie i bracia to kontynuowali. Wbrew pozorom, wszyscy mówią, że to jest, niektórzy, że to jest święto komunistyczne, ale jest to bardzo miłe święto. My się czujemy dowartościowane, że ktoś w tym dniu o nas pamięta. Ja jako przewodnicząca klubu mam same panie prawie w klubie i jest tak miło. Dzisiaj panowie nas obsługują, dzisiaj panowie nam składają życzenia, a my siedzimy dumne. Ja bardzo dobrze wspominam dawne święto 8 marca, ponieważ była inna atmosfera. Mimo wszystko zakłady dbały o
panie. Możliwe, że tylko w ten jeden dzień, ale naprawdę było fajnie. Święto kobiet mi się wszystkim kojarzy z latami komuny. Nieprawda. Święto kobiet jest w Polsce jeszcze przed pierwszą wojną światową było. Kobiety cieszyły się, że nareszcie zostały doszczerzone. Został jakoś, ja wiem, chociaż to jeden dzień. Zadbało się o nich. Ja pamiętam lata powojenne, lata 60. Ja zaczęłam pracować. W zakładzie pracy było wielkie święto. Przychodziła dyrekcja, mężczyzna składali kwiaty, życzenia. Nieprawda, że była buzia, rączka, goździk. Nieprawda. Były piękne prezenty, zależy gdzie się pracowało, w jakim zakładzie. No i wiem, że wszystkie moje koleżanki i ja się bardzo na to święto czekały. Tak samo w domu, u mnie w rodzinie. Tata miał mój 4 córy, wszystkim czekoladki przynosił, mamie kwiatka przynosił. No i to było coś pięknego, myślę, że czujemy doceniamy, ważne takie. Dzień Kobiet to jest piękny dzień. My żeśmy obchodzili w zakładach pracy, no troszkę tak smutniej, bo ale zawsze ten kwiatek był. A teraz w tym wieku mamy więcej czasu, więcej możliwości. Wszystkie biedne szyby, o których przed laty było bardzo głośno w Polsce i Europie, mimo starań lokalnych władz, nadal funkcjonują. Tereny mieszczące się w aglomeracji miejskiej Wałbrzycha, jak i te w przygranicznych rejonach, np. Jedliny Zdroju, są masowo przekupywane, a cała struktura lasów polnych, dróg czy ogródków działkowych ulega coraz większej degradacji. Mimo tego, że działalność kopaczy biedoszybów nie jest już tak duża jak przed kilkoma laty, to według relacji Straży Miejskiej wynika, że kopaczy zamiast ubywać, przybywa. Strażnicy sukcesywnie kontrolują miejsca nielegalnego wydobywania węgla i z tych kontroli wynika, że pojawia się coraz więcej miejsc, gdzie ten węgiel jest nielegalnie wydobywany. Największą intensywność kopaczy zarejestrowano jak dotąd w rejonie ulic Bałtyckiej, Sportowej, II Armii i w górnej części Sobięcina. Lasy i ogródki w okolicach dzielnic Nowe Miasto od dłuższego czasu wyglądają jak tereny z lejami po bombach. Ostatnio zlokalizowaliśmy takie dosyć spore miejsce, gdzie ten węgiel jest wydobywany na ulicy Bałtyckiej, na terenie ogrodów działkowych. Tam jest kilkanaście dziur, z których ten węgiel jest pozyskiwany. Dlaczego tak się dzieje? Bo tam po prostu ten węgiel jest bardzo płytko pod ziemią. Praktycznie metr, półtora metra jest pokład węgla znacznej grubości. Dlatego osoby, które kopały w innych rejonach, przeniosły się tam. Sprawców degradacji terenu nie jest łatwo złapać na gorącym uczynku. Są dobrze zorganizowani i szybko uciekają z miejsca swojej pracy. Kiedy tylko zobaczą z daleka radiowóz, straży miejskiej lub policji. Kopią w pobliżu szkoły, kopią, niszczą ogrody działkowe, niszczą mienie tych działkowców, które przez wiele lat było tam gromadzone. My wspólnie z policją podejmujemy już działania, które mam nadzieję poskutkują tym, że kopiący ten tam węgiel przeniosą się albo w inne miejsce, albo zaprzestaną w ogóle wydobywania, bo jest to, przypominam, proceder nielegalny, jest to wykroczenie, a w przypadku udowodnienia, że wyrządzają znaczną szkodę w mieniu bądź środowisku, to można zakwalifikować to jako przestępstwo. Pojechaliśmy wspólnie z jednym z patroli do miejsca, gdzie wydobywany jest nielegalny urobek węgla. Drogi dojazdowe, które prowadzą do takich miejsc, są z reguły bardzo wyboiste, a trafić na teren biedaszybów nie jest łatwo. 102 do 104. No my tutaj jesteśmy, gdzie fadroma działa. Nie pytaj się, czy od góry wjeżdżali, czy od dołu. Czyli tutaj w lewo mam w dół zjechać, w te działki. Dokładnie. Przyjął. Niegdyś zadbane tereny ogródków działkowych, do których trafiliśmy z kamerą, nie przypominały lat swojej świetności. Dziury kilkumetrowej głębokości na każdym kroku, zniszczone altanki i połamane lub wyrwane z korzeniami drzewa, głównie owocowe. Takich miejsc w tej chwili jest około 30 czynnych biedaszybów. Szczególnie nasiliło się to wydobycie w dzielnicy Sobięcin na ulicy Sportowej.
Również, tak jak powiedziałem wcześniej, Stary Zdrój, czyli ulica Bałtycka, ulica Jagieły, to są to stałe miejsca, gdzie te biedaszyby funkcjonują. Taki obraz przedstawia sytuację, jaką można zastać po stosunkowo niedługim okresie działalności biedaszybników. Miasto może w tym przypadku zlecić jedynie zakopanie dziur i wyrównanie terenu. Była tam prowadzona kontrola. Wiem, że zostało zatrzymanych kilka osób. W tej chwili są te biedaszyby zasypywane. Ten teren był monitorowany przez nas już od dłuższego czasu. Dzisiaj jesteśmy od rana. W dniu dzisiejszym nie było tutaj osób, które pracowały. Natomiast teren, jak widać, za mną był pokryty licznymi dołami, z których był wydobywany węgiel. W tej chwili trwają prace w celu zasypania tego i zniwelowania jakiegoś niebezpieczeństwa. Natomiast dzisiaj osób pracujących, czyli wydobywających tutaj węgiel, nie było. A te osoby, które tam stoją, prawdopodobnie to są właśnie oni? Prawdopodobnie tak. Mamy też takie podejrzenia. To są osoby, które przyszły tutaj zaciekawione tym, co się dzieje na tym terenie i być może szacują swoje straty, które poniosły w związku z tym, że ten teren jest zasypywany. Według Tomasza Sakowskiego, który z ramienia Straży Miejskiej monitoruje biedaszyby na terenie Wałbrzycha, wynika, że tylko w tym jednym miejscu, gdzie trafiliśmy, na co dzień pracowało w wykopach nawet do 100 osób. Tutaj na tym terenie szacunkowo możemy przyjąć, bo już takie mieliśmy informacje i nawet osobiście to ustaliliśmy, że pracowało tutaj od 80 nawet około 100 osób. Było tutaj kilkanaście czynnych wyrobisk węgla, ale trudno mi jest oszacować, ile czasu oni potrzebują na wykopanie takiego dołu. Na pewno z taką ilością osób, które oni tutaj dysponują, wykopanie takich dołów to nie jest kwestia jakiegoś dużego okresu czasu. Jak się okazuje, w większości przypadków do pracy w biedaszybach przychodzą coraz młodsze osoby, w żaden sposób nie związane z górnictwem, jak to miało miejsce na początku działalności biedaszybów. Wtedy zwalniani górnicy wykorzystywali swoje doświadczenia przy stawianiu stempli. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Kopacze, żeby mieć lepszy dostęp do swoich wyrobisk, wycinają drzewa, rozkopują nasypy kolejowe, palą ogniska czy podkopują ogródki działkowe. Tymczasem kara nawet w przypadku złapania kopacza nie jest wysoka, bo sięga 600 zł. Część ogrodów działkowych na tym terenie jest już porzucona i w tej chwili te doły, które tutaj powstały na tych terenach porzuconych. Natomiast jeżeli dalej rozejrzymy się na tym terenie, widać, że część ogrodów działkowych jest dalej użytkowana. Stąd liczne skargi użytkowników tych ogrodów działkowych, którzy boją się o to, że osoby, które pozyskują węgiel, wejdą na ich ogródki i te ogródki zostaną zniszczone. Jak często tutaj przyjeżdżacie? W tej chwili zajmujemy się monitoringiem terenów, gdzie wydobywany jest, nielegalnie pozyskiwany jest węgiel. Ten teren monitorujemy dosyć często, podobnie jak inne tereny, które znajdują się na terenie miasta Wałbrzycha. W miejscu, do którego dotarliśmy, zostały zakopane wszystkie istniejące tam dziury. Węgiel widoczny był już na kilkanaście centymetrów pod powierzchnią ziemi. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Straży Miejskiej, wystarczyła jedna noc, aby kopacze wrócili w to samo miejsce i rozkopali kolejnych 7 dziur. Gotowy już urobek z nowych wyrobisk już czekał na transport i sprzedaż. Świadczy to tylko o tym, że biedaszybnicy są jeszcze lepiej zorganizowani niż do tej pory sądzono. Miały być derby Wałbrzycha w koszykówce w starym, dobrym stylu i takie też były. Stara hala sportowa przy Placu Teatralnym zgromadziła ogromną grupę kibiców. Praktycznie na miejscu nie było wolnego ani jednego miejsca siedzącego, ale również z miejscami stojącymi był niemały problem. Kibice obydwu drużyn, zarówno KK Promet, jak i JKKS Górnik Wałbrzych, nie zawiedli swoich idoli, doping był obustronny. Choć nie ma co się dziwić, że to kibice Górnika byli znacznie głośniejsi. Przed meczem obu drużyn to KK Promet zajmował wyższe miejsce w ligowym rankingu. W trzeciej lidze znajduje się bowiem na czwartym miejscu. Z kolei JKKS Górnik Wałbrzych w rankingu zajmował dopiero 8. lokatę. Pierwsze spotkanie obu drużyn sprzed kilku miesięcy zakończyło się wygraną Prometu z przewagą aż 50 punktów. Tym razem gospodarze postanowili zagrać pewnie i z jeszcze większą wolą walki. Jestem zadowolony z postawy drużyny w dzisiejszym meczu. Nawiązaliśmy wyrównaną walkę z KK Wałbrzych w derbach. Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana, żadna z drużyn nie była w stanie odskoczyć dalej niż na 2 punkty przewagi.
Ostatecznie pierwsza kwarta zakończyła się przewagą Prometu 22-25. Druga kwarta była równie wyrównana, jednak zarysowywała się niewielka przewaga Górnika, co w efekcie przełożyło się na koniec drugiej kwarty w zwycięstwo gospodarzy 43-38. Trzecia kwarta mimo ogromnej woli walki obu drużyn nie przyniosła rozstrzygnięcia, a Górnik zachował zdobytą wcześniej 5-punktową przewagę. Wydawało się, że młodzi zawodnicy Górnika wytrzymają tempo i parcie przeciwnika na swój kosz. Ostatecznie jednak Promet zdołał odrobić straty i wygrał cały mecz wynikiem 81-76. Myślę, że zwycięstwo nam się troszkę wymknęło. Zadecydowały dwa niecelne rzuty z dystansu. Mówię, kozie po prostu w żargonie naszym wypluł. Jakby te trójki wpadły, mecz myślę, że przechylibyśmy szale zwycięstwa na naszą korzyść i byłaby to duża niespodzianka i sensacja. Kaka Wałbrzych wygrało, gratuluję tego zwycięstwa. Przed nimi w sobotę arcyważny mecz, który da im możliwość gry w barażach o awans do drugiej ligi. Trzeci raz próbują tam się dostać, do trzech razy sztuka. Życzę tutaj kolegom z przeciwnej strony barykady, aby marzenia się spełniły. Wyraźna przewaga siły fizycznej i wieku tym razem dała przewagę zawodnikom Prometu, którzy już trzy razy próbowali wywalczyć awans do drugiej ligi. W całej lidze pokutuje to, znaczy pokutuje, nie pokutuje. Trzecia liga, tak zwana o awans do drugiej ligi. Grają ludzie od siebie z miejscowości, którzy kiedyś naprawdę grali na różnym, dobrym poziomie i to są gracze pierwszo, drugoligowy. Ich centymetry i kilogramy przeważają. I tutaj myślę, że wszystkie mecze, które w większości przegraliśmy, to tutaj to był ten czynnik. Bo naprawdę mamy potencjał, jeżeli chodzi o ofens. W każdym meczu nie było tak, żebyśmy nie zdobyli 60 punktów. Tylko tutaj za dużo traciliśmy przez właśnie braki fizyczne, ale brak tylko dlatego, że mamy młody zespół 19-latków. U nich warunki fizyczne dopiero przyjdą za 2-3 lata i to wtedy powinien być duży boom. Trener Górnika Wałbrzych zapowiada, że młodym koszykarzom nie brakuje werwy ani talentu, aby w kolejnym sezonie rozpocząć atak na wyższą ligę i odzyskanie dla wałbrzyskich kibiców Ligi Centralnej jak najszybciej. Ja bym chciał, żeby tutaj za chwilę, bo gramy w sobotę też ostatni mecz na wyjeździe we Wschowej i w okresie marcu, który za chwilę się zacznie, działacze sprecyzowali działania i żeby ten zespół został wzmocniony młodym, dość młodym graczem, wysokim, typowym centrem i takim graczem, który tak zwana strzelba, potrafiłby w decydujących momentach zakończyć z powodzeniem akcję. I jeżeli te dwa elementy zostaną spełnione do tego zespołu, to już bym w przyszłym roku chciał zakosztować walkę w barażach o awans drugiej ligi. To już wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.